Przede wszystkim, no po 7, aż ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, wziąłem ten łuk Banshee. Buty zamieniłem, bo tak, te buty szybkości są całkiem fajne. To stuknięcie obcesami daje nam... zwiększa szybkość ruchu, utrudnienie w atakach okazyjnych. Całkiem spoko, ale niewrażliwość na wszelkie usiedlenia czy inne ceceki jest dużo lepsze. Ponadto krok przez mgłę to również świetny, więc to dałem naszemu bardowi. Aż zazwyczaj on jest skupiany, a raczej wszystkie ataki na niego się skupiają, więc dobra mobilność mu się przyda. Ponadto, ponieważ już nie korzystam z łuku piorunów, łuk Banshee wydaje się być w każdym celu lepszy. To wziąłem hełm, zmieniłem, wcześniej mieliśmy diadem, który dawał nam tymczasowe punkty życia, jeżeli dostaniemy ładunki błyskawic, teraz mamy ten cień Benzoberranzanu, który daje nam niewidzialność, jak wykonamy akcję, więc całkiem spoko. No to Will wziął ten miecz krzyku, całkiem spoko. Lepsze tyle, wydałem 2000 sztuk złota na to, żeby Gale nauczył się wszelkich możliwych zaklęć. Okazuje się, że mamy dwa zaklęcia trzeciego poziomu. Tarcze ognia i zwój burzy lodu, których jeszcze nie jest w stanie się nauczyć. Ale niedługo. Dobra. To już jesteśmy w obozie. Zobaczmy, czy ktoś z nami chce coś pogadać, jakieś tematy. Znalazłem w podmroku twierdzę, o której mówiłeś. Nazywa się Kuźnią Gryma. Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? Wyznawcy absolutu i to w zasadzie tyle. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. Dobra. Co nasz piesek? Albo... very delicious, but I will not bite you. O, urocze. Ogłaszmy go. Podoba ci się to? Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. To już słyszeliśmy. Chyba zostaniesz ze mną. Yes. Fun. Dobra. Poza to mieliśmy porozmawiać z naszym obozowym patyczakiem. Na temat tego itiańskiego dysku. Gdzie jest nasz patyczek? Tutaj. Always a pleasure. Lazael? Speak. Zapytaj Lazael o dysk z podmroku. The disk appears in your mind's eye. Lazael sees it too and considers the vision. Tissue markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story about Orpheus. Your head buzzes in concert with Lazel's, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Mówisz, że to Trisu. Co to oznacza? Githyanki writing. Every word a wheel, every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Kim jest Orfeusz? A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Dasz sobie radę, powiedz mi, co tam jeszcze jest napisane. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 1.
So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the Empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. Disregard this drivel. Gith declared Vlakith Queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. A jeśli to prawda, wygląda na to, że Vlakith zdradziła Gith i podstępem przejęła tron. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Okej. Dobra. Całkiem... jak to mówić? Cywilizowanie się zachowało. A więc nie korzystajmy z tego dalej. I idźmy sobie. Dobra, ja mu posprzedawałem część rzeczy, które nam zalegały. Mamy ich trochę mniej gratów. Trochę więcej złota, ale jak mówię, część wydałem. Część Gale zużył, wsiąknął. Dobra. Thanks again for offing that drow. Only made it here because of you. But I can't stop thinking about the rest of us. Stuck in Moonrise with a bunch of sadists. Poor bastards. Jak tam dojdziemy, to może uda nam się coś zrobić. The Myconids are trying to help. Dobra, ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? You saved my skin, but there's more bastards out there. For everyone you kill, paint on me. Thank you. For saving Beldron, I mean. I just wish... Well, it's too late now. Thank you. No need for me to ask how you fared. Some of my kin have already made it here, safe and sound. It's past time we were back in the city. But if you find yourself there, call on us. The Ironed Hand gnomes are good friends to have. Co zrobisz po powrocie? Like I say, we Ironhands make good friends. But bad enemies too. Some folk are about to be reminded of that. Okej, okay. Powodzenia. Ikr, mamy dla ciebie coś. Peace, Bringer. Be at home. Oto jest głowa Narego. The drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. Oh, lubią nas. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Dostaliśmy nagrodę. Głos kręgu. Głos kręgu. Przyznajesz sojusznikowi premię plus 2 do testów perswazji. Raz na długi odpoczynek. Okej. Ktoś ma na to wolne miejsce?
Wykrycie myśli. To nie. To nie. Czy spektatora? W sumie niezbyt często z tego korzystamy. Może się nam kiedyś przydać. Promień strachu, promień raniący. 2 do 16 to nie jest aż tak dużo. Wiecie co? Tak to zrobię. Gdybym potrzebował kiedyś premii do perswazji, to Gale będzie mógł mi dorzucić dodatkową. Okej. Jesteśmy całkiem blisko kolejnego poziomu. Ale jeszcze trochę nam brakuje. Dobra. Stwórz mistrzowską broń, wykuj broń. Tak, gdzie to wskazuje? Momencik. To jest chyba przejście było z powrotem do herbaciarni, z tego co pamiętam. Dobra, nieważne. Wróćmy do później Gryma. Tam jest jeszcze ścieżka, której nie odkryliśmy. Do górskiej przełęczy. Nie. Dobra. Później Gryma. I tak. Pozwiedzajmy te zakamarki, które mogliśmy pominąć. Fiu. Myślałem, że kamera mi się zablokuje. Tekstura większego leczenia. Przejdziemy. Zgubiłem się. Przez to, że ten radar, nie da się go zablokować w pozycji północnej. To by mi pomogło w orientowaniu się w tutaj rzeczach. Uszpecony posąg szar. O, to już patrzyliśmy. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do tej komnaty, którą odblokowaliśmy. Jak tutaj jest? Knot. Ryjący obłok. To są jakieś drzwi. With a flick of the wrist. Stara świątynia. Wyręczyni szar. Podejdziecie tutaj? Is that blood? No. Never mind. Well, my day just improved. Did you want something? Nie masz nic do powiedzenia, okej. On my way. Chyba nic tu nie ma. Tak, zdecydowanie. N-
Dobra. Wracamy z powrotem tutaj. Dobra, ciekawe, czy tamci, co z tymi dwoma się wydarzyło. Chyba nic, zniknęli po prostu. Deep gnomes, killed under the yoke of slavers. Odbiorę życie tym, którzy odebrali wasz. Dobra, nic więcej tu nie ma. Dobra, jeszcze przejście tutaj. Okej, okay, dobra, to jest w innym miejscu. Tędy? Jakby tutaj powinno być przejście. Momencik. No, niby tutaj powinno być przejście, ale jakby go nie było. To jest coś, czego nie zauważyliśmy. Dobra. Momencik, tutaj jest przejście dalej. Wygląda na to, że tak. Dotrzyj do wierzchu schodzącego księżyca. Dobra. W każdym razie mamy jeszcze tą kuźnię do odwiedzenia. Ale zobaczmy jeszcze tam moment, czy przez te pola lawy, czy nie ma jakiejś ścieżki, którą pominąłem. Ma po co mówisz? Jest przejście niby. Ale tutaj chyba nie za bardzo. Dobra. Znaję to za oficjalnie za ślepy zaułek. Idziemy na górę. Dobra, jesteśmy z powrotem na górze. Nie wiem, która ścieżka mnie interesuje, bo są trzy. Więc może najpierw zobaczmy tutaj. Jeżeli po prostu tego nie będę naciskał. Gargulec się aktywował.
Tutaj zdecydowanie może coś być. A jak teraz się tam dostać? Teraz idź tutaj. Dobra. Nic. Nic. Już nikomu niepotrzebnych rzeczy. Tak lepiej. Się przyda. Dobra. Dobra, czy mogę zobaczyć to, co jest na górze? There is work to do. Let's get going. Dobra, czy możesz otworzyć tą bramę? Ranie zamku wytrychem niemożliwe. Dobra, czy możesz mistyczną dłoń przez to zrobić? Dobra, ty teraz podejdź tutaj i naciśnij to. Ty zejdź na wszelki wypadek, za mało punktów ruchu. Dobra, zobaczmy, co koniec tury nam przyniesie. Okej. Okay. Magiczna dłoń coraz przydatniejsza się robi. Coraz więcej zastosowań dla niej widzę. Poświeca. To jest coś ciekawszego. Obronny iskrowy mur. Wysokie rzucenie czarów. Otrzymujesz prawie plus 1 do stopnia trudności rzutów przeciwko swoim czarom. Okej, okay, zbroja ze ściany iskier. Postać rzucająca utrzymuje prawie plus 1 klasy pancerza rzutów obronnych, jeżeli ma ładunki błyskawic. Może dla Gale'a się przyda. Sążek szar. Nie wiem, czy to potrzebuję. Dobra, serduszko, czy masz coś do powiedzenia na temat tego posążka? So that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? Znalazłem figurkę szar. Proszę, może będziesz już chciała. You thought of me. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it in camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? Tylko twój promienny uśmiech. Thank you. Lady Shah teaches us to forswear material goods. But I think she'll make an exception for her own image.
I wonder. Perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. That, yeah. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Dobrze, przekonajmy się, czy jeszcze coś znajdziemy. Thank you. I should have known you'd be understanding. Dobra. W takim razie prawa ścieżka oczyszczona. Możemy spojrzeć teraz na tą środkową. Chodźcie ze mną. Właśnie Gale. Salutations. Right away. Co z tą szatą? Chyba lepsza niż to, co mamy teraz. Przynajmniej stopień trudności czarów się może przydać od czasu do czasu. No one stop me yet. Dobra. Czekajcie tutaj. A nasz odważny elf Bart pójdzie dalej. Have to keep going. To są dźwięki jakiejś gry horrorowej. By za chwilę miał na nas naskoczyć jakiś potwór z ogromną siekierą. Zbrałem rocznego sędziego. A już nawet nie chcę się ich zbierać. Momencik. Dobra, nieważne. Stamtąd pewnie można dał się skoczyć na dół, ale tu już tak już byliśmy, więc nie ma to znaczenia. Tutaj była całkiem niezła miejscówka do walki z Nerem. Ale to już nie jest aktualne. Tutaj też coś mamy. Możemy stąd zeskoczyć. Możemy. Więc coś tam będzie można poszukać. Tam są dwa przyciski, dobra. Przyjrzymy się temu później. Najpierw użyjmy tej windy. O, pieczu dziwnie naciskaliśmy najpierw. Co? Weźmiemy ze sobą serduszko. Jeżeli będziemy musieli otworzyć tamte drzwi, i wskazówki się przydadzą. Dobra, momencik jeszcze. A co ta druga dźwignia robiła? Na górę. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek zastosowanie. Co my tutaj mamy? Jakąś komnatę. Dormitorium. Wygląda na coś, gdzie mogą się czaić jakieś potwory. Zobaczymy.
to go still. I'll go this way. Swift as my feet can carry me. What's hiding here? Szarański inkwizytor. Klucz harfiarza. I notatka. Mistrzu Keteriku, mój brat w końcu wydobył pewne informacje od schwytanej harfiarki, mianowicie ujawniła położenie swojego składu, który ukryła na skalnym urwisku. Zbadałam to, ale okazało się, że skrzynia jest chroniona pułapką. Wszelkie próby otwarcia jej mogą spowodować całkowite zniszczenie zawartości. Szpieg odmawia zlecenia sposobu na otwarcie skrzyni nawet wobec gruźb śmierci. Wykrzykuje jedynie Lux Splenda po każdym uderzeniu bata. To z pewnością jakiś rodzaj dewizy. Przesłuchanie trwa. Proszę teraz jeszcze przyjąć uniżone przeprosiny za moje wcześniejsze przeoczenie. Dobra. What was that watchword? Lux Splenda. Give a light spell a try. That should get us into that chest. Mhm. Gdziekolwiek ta skrzynia się znajduje. Okej, zwój formy gazowej. To wspominał Mugox o tym. W jednym z komentarzy. Możemy się tego nauczyć? Możemy. Którego poziomu to jest czar? Czy tak jest dużo, że ciężko mi to znaleźć? Kosztowało 150, więc raczej trzeciego. O, jest. Forma gazowa. Przekształciłem sojusznika w niewielki obok. Gaz obok nie może spaść na ziemię i jest w stanie przycisnąć się przez nieduże otwory. Bardzo trudno jest go uszkodzić. Do następnego długiego odpoczynku. Mora ma ułatwienie w rzutach obronnych na kondycję tęczącą się siłę. Ciekawe. W sumie powiększenie, pomniejszenie, bo to nie z... nie działało. Jakby co, możemy kiedyś tego użyć. Moving in. Dobra, mamy zaznaczone to skrzynię niby harfiarze. Ma jakiś skład prochu dymnego zaznaczony kolejny. I tutaj jest zaznaczony schowek harfiarzy. Jak tam dotrzeć? Może tutaj jest jakieś przejście? Może tutaj? Nieważne. Zbadamy to jeszcze. Ciekawe, czy tak w ogóle mamy czar światła? Mamy czar światła. Okej, tutaj walczyliśmy z tymi galaretami. Okej, tak, tutaj pokazuję, bo rzeczywiście tam na dole była ta gnomka, która miała proch. Nie, żeby to miało teraz jakieś znaczenie. Odwręczne. Odejdź tutaj, serduszko, może coś, może do czegoś się przydać. Kamienne łóżko. Okej. Okay. Wygląda niezbyt wygodnie. Zmatowiały srebrny klucz. Okej. Okay. Czy coś się stanie otworzyć te drzwi? My face protects me. Better not be cursed. Tego się obawiałem. Piekielny odyniec. Legionista jakiś. Dobra, możemy zostawić ich w takim stanie.
międzyczasie możemy tutaj przysłać posiłki. O, ty też masz magiczną dłoń. W takim razie skakujcie tutaj. Dlaczego nie możesz skakać? Gale? The pride of the gate. Z jakiegoś powodu nie możesz skakać. Nie wiem, co oznacza ta ikonka. Się zbugowałeś? Czy to jeden z twoich przedmiotów to sprawia? Może ten przedmiot? Tak, coś tu zbugował się ten przedmiot. Dobra. Przywołałem magiczną dłoń. Magiczna dłoń, teraz kliknie to. Teraz możecie podejść tutaj i pomóc swoim przyjaciołom w walce. Dokładnie. Te udyńce domyślam się, że mają całkiem sporo punktów ruchu. Dobra, czy mogę im zasadzić trzask? Do 24. Albo mogę sfalogromować tą dwójkę. Potem uciec. To brzmi jak rozsądna opcja. Gdyby się udała. Can't slow down. Dobra. On the victor's path. I speak, they burn. A propos tej części, oni płoną. W stanie uprzywalić promieniem mrozu jesteś. Dobra. Momencik, co promienie mrozu robił? Szybkość ruchu zmniejszona o 3 metry. Dokładnie to, czego potrzebujemy. Dokończ go. Ścieżka zablokowana. Okej, okay, znalazł linię strzału. O, jest na koniec. Dobra. Niezły strzał. Dobra. Curoshar. Czy jesteś w stanie do kogoś strzelić? Tylko za zasięgiem wzroku. Dobra. Sprintuj.
bend. Dobra. Ty atakujesz pewnie siłą, co? Tak. Dostaniesz taki mały bonus do siły. Ładno, ujemny. Zablokuj teraz tego gościa. I pytanie. Czy dostałeś bonus do KP? Piekielna szata. Zwiększenie pla... Chyba tak. Zobaczymy jeszcze. Ma ten przedmiot, że po odepchnięciu przeciwnika dostanie plus 1 do klasy pancerza. I chyba dostał. Zobaczymy, czy w następnej turze mu się to zmniejszy do 16. Well, so much for peace. Dobra. Jak z waszą zręcznością... Tak se. Więc na pewno nie pogardzicie butelką... Ja tu miałem butelkę tłuszczu. Dobra. No i sru. Teraz Gale. Możesz im sprzedać parę płomieni. Wybiłeś. Okej, okay, mam nadzieję, że on spłonie samoczynnie. Dobra, to wszystko. Serduszko. Momencik. Czy ty właściwie jesteś? Merogeran, za życia pozbawieni twarzy. Legioniści 9 piekieł. Czy ty robisz obrażenia od świętości? 42% na odparcie. Nie najlepsza opcja. A co powiesz na powiedź, wiodący? Trochę lepiej. Wytrzymaj. Dobra. Ty nie jesteś w stanie bliżej podejść. Dobra. Ognia, może go przerazisz. Nie. Podam te obrażenia do ognia. Szkoda, że wcześniej tego nie zauważyłem. Dobra, Will. Dobra, najpierw jego musimy się pozbyć. Teraz możesz spróbować jego zablokować. Dobra, ty też się cofnij. Strzał. Prawie zabiłeś Willa. Strike hard, strike fast. Battle favors the fearless. Ale prawie, to za mało. Pięknie. The pride of the gate. Użyliśmy na krótki odpoczynek. Zobacz, Halda Merogana, zaklęta broń plus 1.
Maska diabelskiego oszusta. Another mask. Heavier than it looks. Wouldn't be very comfortable. Zdecydowanie. Don't waste a step. Dobra. Żółta galareta. Eliksir przebiegłego ruchu. Mieliśmy nawet zrobić luksusowa skrzynia. Cyk. Pióro Pegaza. Trzeba. Rozpalacz. Spalenie żywcem. Zadaje dodatkowo 1 do 4 obrażeń kłutych płonącym celom. Niestety nie ma bonusów do trafień. Więc jest gorsze niż to, co mamy. Kolejny klucz. Kolejna maska. Chcę odporność na ogień. Może się przydać. Bo też tu wspomniany jakiś list. Czy go podniosłem? Nie. Stary list. Sybil. Zwiadowcy przynieśli mi niepokojące wieści, jakoby księżycowa przystań wciąż się opierała. Czyżbyś zapomniała o trzech prawach? Czyżbyś chciała odwrócić się od mrocznej pani? Dziś wieczorem będziesz błagać szaro przebaczenie. Jutro wyruszam z wierzchu wschodzącego księżyca do kuźni Gryma, a dekadzień później osobiście poprowadzę mrocznych sędziów do księżycowej przystani. Wszyscy Seluniti zostaną wybici, a ich sojusznicy wzięci do niewoli, nim pierwsza gwiazda zalśni na niebie w nocy po dniu, gdy tam dotrzemy. Odmawiaj modlitwę po trzykroć każdej nocy, Sybil, o zmierzchu, gdy księżyc stanie w zenicie i przed wschodem słońca. Przypomnę ci jej słowa na wypadek, gdyby zatarły się w twojej pamięci. Pani Szar, wychwalam twoje imię, panie Torn. Tormie, wychwalam twoje słowo, służyć będę wam wiernie dziś i na wieki wieków. Okaż szar należy do oddania, mroczna pani obdarzy cię swą łaską. Wiedz jednak, że jeśli zawiedziesz, staniesz się jedno prochem nieznanym i zapomnianym. Twój pan Keterik Torm. Okej. Okay. Kazi. To miało ciebie wylądować. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi maskami. Dobra. No to... idziemy dalej tutaj. Twój chowaniec zniknął. Więc póki co nie jesteśmy wrócić, nie możemy wrócić, ale możemy, jak potrzebujemy, będziemy potrzebować się wrócić, to się teleportujemy po prostu. Zmontujemy, mam nadzieję, że będzie więcej pułapek. Tu nic. Ops. Pozłacana skrzynia. Okej, okay, jak już będziemy chcieli zejść na dół, to będziemy może mogli ją ogarnąć. Może tędy da się wrócić z powrotem. Mapa księżycowej przystani. Ta mapa bitewna przedstawia szczegółowy plan ataku na wioskę księżycowa przystań i zachęca żołnierzy do zabijania bezlitosnym milczeniu. Urocz. Fajne bóstwo masz, serduszko. Naprawdę z charakterem. Dzięki. Dobra. Maska mrocznego sędziego. Forma na Sejmitar.
What's next? Wits and blades, always sharp. To by chyba ci pasowało. Serduszko. Urocze. Have a lot on my mind. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Jeszcze raz pokaż. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Na szczęście dzięki tej masce tego nie widzimy. Dobra. Mamy dwie dźwignie. Lewą i prawą. Powiedzmy, że lewą. Okej. W razie na górę. No i dobra. Ciekawe, czy możemy rzucić aż stamtąd magiczną rękę. Powinniśmy być w stanie. Dobra. Więc jak tam się dostaniemy, to rzucę dłoń, ona mnie przeniesie i możemy iść dalej. Teraz mamy też formę na paski metalu. Pewno zbliżamy się do kuźni. Już to czuję w skórze, jak to się mówi. Dobra, ale póki co muszę się teleportować z powrotem, żeby przywołać platformę. No i cóż, widzimy się na tamtej platformie w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.